Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Z okazji 40-lecia powstania NSZZ Solidarność miałem dzisiaj okazję i zaszczyt powiedzieć kilka słów na ten temat do przedstawicieli oddziału Grodzińskiego Związku Polaków na Białorusi. To bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, a myślę, że to, co powiedziałem, no oczywiście w takim bardzo skrótowej formie, bardzo, bardzo takiej ogólnej, zostanie tym, którzy mnie słuchali i słowo Solidarność może nabierze jakiegoś głębszego, ciekawszego znaczenia, czego bardzo bym sobie życzył i wszystkim, którzy słuchali też. To wielki symbol przemian na skalę właściwie nieznaną wcześniej, obalenia wszechświatowego ustroju i systemu, który został zapoczątkowany w Polsce. I to coś, co powinna świadomość nam, ale także innym towarzyszyć. Poczucie solidarności, poczucie jedności, poczucie konieczności walki o słuszną sprawę, którą się głęboko wierzy, to jest istota tego ruchu z roku 80 i z lat następnych. To jest, wydaje się, może nieznane jeszcze, może niedocenione, może nieodpowiednio nagłośnione, ale to jest i to będzie, to się wpisało w historię. No cóż, każdy kraj zasługuje na swoją solidarność. Jedni już taką solidarność mieli, drudzy na pewno ją będą mieli. Myślę, że solidarność białoruska także będzie wyrazem tego, czego Białorusinom najbardziej potrzeba.